Hej, witamy Was w Króliki Show. No, gdzie moja siostra? Siostra, już idę! Opycha się znowu popcornem. Taka, co lubię popcorn. Jeju. Okej, dzisiaj porozmawiamy w tym pierwszym odcinku, że nie wolno się opychać słodyczami. Wolno! A nie. Jestem od ciebie starsza. O godzinę. Zapomniałaś o 5 godzin. A. Musi się przede mną ukłonić. Nie. Tomasz! A ta siostra, siostra. Zastosuję skuteczny plan. Jezu, nawet kamera spadła. Przestem. Już jestem. Gdzie mój popcorn? Okej, musimy złączyć się ze studiem innym. Starszaki.pl? No tak. Okej, to do widzenia. Chyba nas jeszcze już nie spotkacie. Zobaczcie. Macie. O, co to? Stuwa. No, 100 złotych. Teraz łączymy się ze studiem. Co? Zamknij się. Uwaga, to starszaki.pl. Zaraz powiemy, dlaczego nie można opychywać się słodyczami. Można. A, obżerać. I dlatego masz gruby brzuch, bracie. A teraz przejdźmy do tematu. Dlaczego? Bo słodycze są bardzo zdrowe. Wcale nie, one nie mają nawet jednej witaminki. Au. Ha, ha, ha. Siostra się upada. Zamknij się. Okej. Powiem tyle dziś. Teraz opowiemy Wam dowcip. Trzy mrówki szły przez pustynię. Jedna zobaczyła wodę i woda powiedziała: nie pij mnie, bo będziesz mówić. Co tam było? To my. Wypiła. Potem druga mrówka zobaczyła wodę. A woda powiedziała: nie pij mnie, bo będziesz mówić w patelnią łeb, patelnią łeb. Wypiła. Trzecia mrówka też zobaczyła wodę. A woda powiedziała: no, znowu ta głupia kamera. Cięcie! Kto to mówi? Hałas mówi. Potem trzecia mrówka zobaczyła wodę. A woda powiedziała: nie pij mnie, bo będziesz mówić 100 lat. To ja powiedziałam. Siła z naszego studia, kubku! Okay. Trzy mrówki poszły na policję. A policja powiedziała: wiecie, kto zabił tę mrówkę? A pierwsza mrówka odpowiedziała: to my. Policjant powiedział: jak? Druga mrówka odpowiedziała: patelnią w łeb. A policjant powiedział: ile lat chcecie siedzieć w więzieniu? A trzecia mrówka odpowiedziała: 100 lat. I
to koniec na dziś. Żegnaj się, a ja muszę iść do szpitala. Pa! No i siostra, nie można się opychać. Ale one są takie smaczne. No zobacz, owoce też są smaczne. Zaraz przyniosę tobie coś. Ile ona będzie? Już idę! Jestem. Co to jest? Banany, spróbuj. Dobre. Żegnajcie i pamiętajcie, nie można się opychać słodyczami, bo można zachorować. No, słodycze są teraz niedobre. Och, jakie pieśniane. Siostra, skończyły się. To trzeba kupić. Idę po popcorn.